Dzisiaj odbywa się wernisaż wystawy 5. pleneru artystycznego w Stomp Art. Jest to wystawa, w której bierze udział 33 uczestników i są to zarówno malarze, rzeźbiarze, ale również rękodzielnicy, jak i poeci. I to jest jakby nowością naszych plenerów dotychczasowych, ponieważ rozszerzyliśmy formułę o inne dziedziny, czyli dokładnie o literaturę. I mamy poetów, którzy w ramach naszego pleneru tworzyli i dzisiaj też mieli okazję zaprezentować swoje wiersze. Tegoroczny plener, podobnie jak zeszłoroczny, był dosyć nietypowy, ponieważ artyści pracowali częściowo u nas, w szczególności dotyczyło to rzeźbiarzy, ale większość pracowała w swoich domach. I część prac też plenerowych mamy niejako użyczonych na tą wystawę, więc na tej wystawie jest więcej prac niż powstało podczas pleneru. Ponad miesiąc będzie czynna wystawa, zapraszamy w godzinach otwarcia Ośrodka Kultury, czyli od godziny 8 w dni powszednie do godziny 19. Mamy dzisiaj jeszcze jedno wydarzenie towarzyszące wernisażowi, jest to promocja książki. Jest to promocja książki, która została niedawno wydana również przy współpracy z gminą Stomporków. Dotyczy naszych rezerwatów, skałek niekłańskich i gagatów sołtykowskich, więc rezerwatów, które znajdują się na terenie gminy Stomporków. Dzisiaj przyjechał pan Piotr Bąk, autor tej publikacji, jak również prezes stowarzyszenia, pan Gabriel Paduszyński, aby opowiedzieć o genezie powstania tej publikacji.